Siemaneczko, jestem Ereo i zapraszam was do nowego odcinka z gry The Dream Fight for New York The Takeover. Dobra, na PSP. No to dobra. Dawno nie nagrywałem, znaczy no... Dawno... Duży jest odstępek czasu od tego, jak ostatnio nagrywałem. Więc ostatnio będę trochę zamulał, dobra. Ale to nie, nam nie przeszkodzi, dobra. Co? Przeskoczyło nas. Jakaś walka. O. Aha, looking for Alexander, tak. No to dobra. No to zobaczymy, czy twoje pięści pokonają. I tak, mam dobry humor, haha. No, co? Z linki mi wypierdzieli, dobra, lecimy. No, jakby inaczej. Dobra. Próbujemy coś mu... No dobra. Danji, masz wpierdziel. No nie, nie przyjmij tego do siebie, ale kuźwa, dostałeś właśnie w odbyt. W odbyt. Niech będzie w odbyt. Czemu nie? Masz tu piękne ciosy. Może nie piękne, ale te kombinacje oczywiście wytrawne. Nie ma szans. Oczywiście przeszedłem do grę chyba już z dwa razy, żeby ogarniać bardziej już. No fuck. O, jak mi przykro. No i koniec. Zajebiste wykończenie. Mi się osobiście podoba. Dobra. Lecimy dalej. Mamy jakieś nowe blaziny. Ale lecimy dalej. Ludacris. Aha. No dobra. Dobrze wiedzieć, Ludacrisie. Nie, w Babilonie będziemy walczyć. Z kim? O, poznajemy jakąś dziewczynę. Siema mała. Cholera ona jest. Niezła. Dobra, nie będę tego czytał. O! To chyba był Nynę. I to chyba jego dziewczyna, czy coś. A, nie. Nie jest jego dziewczyną. No tak. Powiedzmy, że sobie tak obzdurał, ale my mu to wybijemy mu z głowy. Dobra, lecimy. Cyk. Tyk z kolanka, nie, dobra, nieważne. Szybki to ja nie jestem. Ale spokojnie, naprawimy to. Naprawimy to, oczywiście. Pozdro dla komatych, tak. Dla lubiących Grubsona. Jep, jep. No. Teraz kokrze. Warto było poćwiczyć sobie. Cyk. I... This is the end. Rozdupczyliśmy go. No, to dobrze. I oczywiście dziewczyna jest nasza. No. Jej się też podobało. Jak mi? Dobra. O, może sobie pójdziemy na kolej. O! O, spotykamy się jeszcze raz, no tak. No. Chcę rewanżu. Ale ten rewanż będzie oczywiście przegrany dla ciebie. I będzie 2 do 0. No tak. Cyk. Jeszcze go tak... No, nieważne. O, o, jest, widać, że jestem wolniejszy. Nie ma co mówić nawet. Dobra, z pięściami będziemy go atakować. Bo pięści mam najbardziej ulepszone.
No tak. Bo tym samym stylem, tym submission nie umiem walczyć. Musiałbym dodać jakiś inny styl i wtedy by było zajebiście. No dobra. I teraz wytrzymały za bardzo nie jestem. To też musimy uważać. Dobra. Ha, ciota. No chodź. Fafik. Bo Niniuś. O, Niniuś niech będzie. Możemy go Niniuś nazywać. O nie, kuźwa, ma się chyba się wkurzył za tego Niniusia, ale... No to jest prawda, przecież jesteś Niniusiem, no też. Jesteś ofiarą losu. Co ci mam poradzić? Znaczy, no dobra, rzucimy go. O, jak mi przykro. Niniuś! Do nogi! No, do nogi! No, do nogi, do nogi! Ukazuje na siebie przecież, no. Niniuś. A będziesz mieć problem teraz. Za niesłuchanie moich poleceń, o nie. To ja chyba, ja zaraz będę mieć problem. Tego. No i ten kop właśnie w żebra był dobry. No właśnie. Jeszcze kolejny kop. I w żebra. Chociaż że chyba w żebra nawet nie trafił. Dobra. Łamiemy go. Bo przecież w tym jesteśmy najlepsi. Na tym polega nasz styl walki. Dobra. Nieważne. Koniec, znowu takie same wykończenie, ale co? Co mam poradzić? Yeah. Dobra, dobra, Eroreonie. Stage, sharp, tak? Nie, no dobra. Czytamy wiadomości i właśnie się podładujemy. O! Teraz dylemat. Doładować się, czy może się doładuję tak. I nie będę się dalej ładował, bo chcę sobie kupić nowy styl. O! Dany Trejo oczywiście. No dobra. No to tak będę szybko pominął. Nie będę was zanudzał tym. Jeszcze, że moja umiejętność w ogóle języka angielskiego też jest tragiczna, ale rozumiem co tam piszą, tylko że jeśli chodzi o mówienie wam, tłumaczenie tego, to jest jak dla mnie za trudne. Dobra. Człeku, o, bardzo pięknie, bardzo ślicznie, mi się to podoba. Jest seksownie. Dobra. Głowę mu będziemy uszkadzać. Zajebiście. O! Street Fighter się znalazł, kuźwa. Trejo, zostaw mnie. Chyba ciekawe, czy tego pożałuję, że się nie doładowałem całkowicie. A! Tak, kuźwa, zapomniałem. Trzeba być cały czas na baczności, a nie... Złapiemy go. Nie! Jak on to zrobił w ogóle? Obok niego. Ech. Tylko nie wiem co to było, ale dobra. Ja pierdzielę, co on robi? Staram się ani razu nie przegrać w tym odcinku. Cyk, cyk. Stryk. Chyba jednak tego pożałuję, że się nie ładowałem. Dobra. No i łapiemy go, no masz. Gnoj wieprzony. Będziesz mnie gnoił? Ja ci dam. No, wiedziałem, że to zrobi. Od tego jest taki ten gnojek. Od razu będziemy go łamać. O nie, no nawet ma słabo głowę. Już trochę uszkodzoną. Zgnojoną przez życie. O. Cyk. Nie. Miałem podnieść pieprzoną butelkę. Tu. I ciekawe, czy go złamiemy. A, trudno. I teraz to na pewno zrobimy. Epic. Chyba zemdlał i właśnie dobrze
Chociaż ja danego Treya lubię. Tego aktora lubię. Dobra. Dobra, lecimy z tym koksem. Dobra, może się przebierzemy, albo zobaczymy, czy w ogóle mamy tych strojów dużo. Na początku samym. No jakbym miał już jeszcze w co się ubrać. No za dużo tego nie ma. No. Może jakiś podkoszulek? No, ładowation. Nie, to może być nawet. To może być spoko. Dobra, damy sobie, wciągniemy sobie w spodnie, chociaż to nie jest, za fajnie to nie wygląda. No dobra. Weźmiemy sobie, będziemy kuźwa, jak napierdalaka wyglądać, dobra. Może jakieś inne spodnie, dam sobie zielone, tamte, co tam były. Dobra. No i te są nawet spoko. Takie spuszczone spodnie. Niech będzie. Jakieś... Kupimy sobie ciemniejsze. No, jak najlepiej. Biceps. No, dam sobie na bicepsa. Czarny. Cyk. Weźmiemy sobie to. No i spoko. Wyglądamy jak badass. Badass znaczy. Ile mamy tych punktów? Chociaż niedawno temu sprawdzałem. Dokładnie walkę temu. A dobra. Zbieramy na nowy styl. Nowy styl w drugim odcinku, nie? Ciekawy. Dobra. O. Coś czuję, że dostaniemy w pierdziel. To jest Sam Paul. A zobaczymy, może będziemy dobrą kontrą na niego. Więc się przekonamy. Aha, dobra. Fajnie, fajnie. Hono, hono. Wyglądamy jak jakiś kuźwa... Komandos żołnierz, tak? Jeb, no wiadomo, no. O, kopa mi wypierdzielił. Dwukop. Nie wiem, tak to nazwałem. Niech będzie. Może być dwukop. Dobra. Szybkie wykończenie. A, wiedziałem. To właśnie takie chamy właśnie tak robią. No i co, ile będziesz jeszcze mnie trzymał? Aż mi się skończy? No wstań. Powiedz, nie jestem sam. Haha, śmieszne. Dobra. Serio? Tak go złapałeś? Może go wykończymy. Albo nie. Nie, akurat ty, kurde, zerowe życie mu zostało. Prawie zerowe. No, brawo. I z rozbiegu. No i dobra. Skończyliśmy go. Myślałem, że będzie trudniej, ale dobra, nieważne. Oczywiście to jest poziom normal, znaczy medium, no. W tej grze się nazywa to medium. Playing duty, tak? Znaczy one duty, dobra. O! O, mamy... pana policjanta, tak? Mhm. Mówi, że jest kobietą, która waży 300 jednostek. Dobra. To chodź na solo. Kobieto, co ma 300 jednostek, tak? Dobra. No chodź, chodź, Jervis. Masz imię jak taki trochę, taki amerykański pedałek taki. Bo się mylę, nie? Mogę się mylić. Dobra. No fajnie, fajnie. Napierdzielaj mi w te plery.
Mnie to nie rusza. Dobra, będziemy go klepać. No nie, no co to ma być, no. Ale nic nie szkodzi. Dobra. Łamiemy mu rękę. Dobra, ale widziałem, no nad koniec trochę tej ręki mu ubyło, czy się tak wyrażę. Dobra już, nie będziesz mnie denerwował. I zajebiste wykończenie, tak. Dobra. 1000 punktów. Oczywiście 1000 punktów, to dobra. Już możemy coś sobie sprawić, chociaż że mamy walkę po walce. No to dobra, chodź. Jak się nie mylę, Norę. Norę, no. Homie. No, no. Uspokój się, bo zobaczysz, no. No dobra. Chodź, Norę. Dobra, nie złapaliśmy go, ale tutaj go zgnoimy. Albo i nie. Dobra, z rozbiegu go. No nie! Nie wiedziałem, że wziąłem. No to jest zawsze się mylę o to. Zwykle mam przepierdzielony z tego powodu. O! Żółw mi wypierdzielił. Ale ja ci w jaja wypierdzielę. No coś za coś, no. Już tego nie robię. To było lamerskie. Strasznie. I cyk, kuźwa mać. No. Cyk, 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 cyk. Uciekamy, uciekamy. No fajnie, fajnie. No. A co powiesz na cios w jaja? No miałem tego więcej nie robić, ale co? Co mam poradzić? Jest to po prostu głupi. Dobra. No, tak myślałem. Jest w ogóle nastawiony na to, żeby go nie łapał, tylko napierdzielał ręcami i nogami. No ale niestety jesteś już wykończony, a moje walki teraz nie trwają więcej niż 2 minuty. I to mi się podoba. A na hard nie zmienię. Bo będę przegrywał i będę się wkurzał. O, Black the Mage, tak. No dobra. O, wreszcie mamy tego. Idziemy do siłowni. No. Idziemy do siłowni napakować sobie bicka. Dobra. Jak mówiłem, teraz wam zdradzę mój układ. Najpierw sobie kupię martial arts, bo najwięcej można mieć tylko 3 style. Później sobie kupię wrestling. I powiedzmy, że będę ładnie łamał kości i będę mieć bardzo szybki. I zarazem będę mógł łapać i rzucać przeciwnikami to. I to jest właśnie plusik taki jeden. I sobie trochę... I zrobimy sobie go szybkiego, tak? Bo jak widzicie, to ja teraz będę pakował tam, gdzie są moje kropeczki. Jeszcze... A dobra, dam sobie tu. I tyle. No, 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 no. Aha, nigdzie już nie mogę doładować, a ja jestem uparty jak osioł. Dobra. Czekajcie, coś sprawdzę. Aha, dobra, dobra, nieważne, nieważne. Muszę sprawdzić, ile już może trwać ten filmik. Jak za długo, to po prostu zakończę ten odcinek. A, jeszcze, jeszcze. Jeszcze dociągniemy tak do 10 giga, żeby ważył. Nic się nikomu nie stanie. Dobra, no. O, czy to jest Icy? Tak. Icy, chodzę na herbata. Oczywiście, no chodź, chodź, chodź. Ciekawe jak będziemy walczyć teraz. Aż się boję. Oczywiście to jest chwilowe, aż znowu będziemy kasę na... O, jak mi przykro, o! Ice Tea, herbatko, moja kochana. A teraz jesteśmy szybsi.
i możemy rozdupiać, no. W 22 sekundy, proszę państwa. I to na medium. Trochę mi bardzo, tak? Trochę mi za dobrze idzie. Ale będziemy tak grać, no przecież. Jak mówiłem, przeszłem dwoma postaciami. No dobra, dwoma i pół, bo jednej jestem przy połowie gry. Bo się wciągnąłem. Dawno nie grałem i oczywiście tak. No. Jak wspominałem w pierwszym odcinku, że na Playu dwójce i Xboxie tym pierwszym, to normalnie przechodziłem to z, kurde, z 1000 razy, a na PSP trochę mniej, tak? Może z 10, ale tutaj tak. Patrzę, że ta wersja na PSP ma swoje, ma te lepsze, ma lepsze rzeczy niż te z tej konsoli nieprzenośnej. I też ma minusy i plusy, nie? Oczywiście się powtarzam. O! Widać, że ma niezłą kontrę na mnie i znowu ten cholerny trik, ja go nienawidzę. Jak mnie znowu pokona, jak w tamtym odcinku, ja się teraz... Jest teraz zemsta. Złamiemy cię, gnoju. Teraz będziemy łamać. A, to gnojek. Ha, i co ty na to, gnoj pieprzony? Cyk, cyk. O, słabo. No to może cię złamiemy, co? Złamiemy gnoja. Ciota, o nie. Za nazwanie ciotą to chyba oberwę. A spokojnie. No. Skrzywdź mnie. O, jak mi przykro. No. O, chyba widać, że cierpi. Znaczy nie widać, bo słychać ten dźwięk cierpienia, to... Aż mi było go żal trochę, ale prawie mi było go żal. No nie, już myślałem. Dobra, gnoju. Czas na mojego blizina. Cyk. Stryk. I myk. Tak. My go rozdupiliśmy, acz jakby inaczej. Dobra, walczymy. Kolejne walki. Dobra, jednak nie walczymy kolejne walki, bo nie chcę, żeby odcinek za długo trwał, więc ja się z wami żegnam, jestem Ereon i zapraszam was do nowych, do kolejnych odcinków serii. Zagrajmy w Devrim Fight for Nefjord, The Takeover, na PSP. Zapraszam.